7-ligowych spotkaniach na przełomie września i października notujemy 4 zwycięstwa i 3 porażki, całkiem nieźle. Dzięki czemu po 12 kolejkach z 18 punktami jesteśmy na wysokim 8 miejscu. Co prawda będąca za naszymi plecami Lechia Gdańsk ma jeszcze do rozegrania zaległe spotkanie, ale to już jest nieważne. Najważniejsze jest bowiem to, że nad strefą spadkową mamy już 8 punktów przewagi. To duża i bezpieczna zaliczka. A no właśnie, jak na razie widmo spadku się oddaliło, ale czy aby na pewno? W jakiej formie będziemy zatem kończyć rundę jesienną? Na jakim miejscu w Ekstraklasie wejdziemy w nowy 2025 rok? Czas się przekonać. Zostaw tylko łapę w górę, bo właśnie startujemy. Piłkarzem miesiąca Ekstraklasy za październik został Łukasz Zwoliński z Lechii Gdańsk, ale nas interesuje miejsce drugie, a tutaj znalazł się nasz zawodnik. Oczywiście to Tolu Walase Arokodare. Nasz snajper z Nigerii ostatnio jest w naprawdę dobrej formie. W 11 występach strzelił 7 goli, średnia nota 7,16, choć nie ukrywamy, że liczylibyśmy na jeszcze więcej. Ale na najwyższe uznanie zasługuje również nasz MC, który zostaje wybrany menedżerem miesiąca Ekstraklasy za październik. No ale nic w tym dziwnego. W 3 meczach komplet zwycięstw. Nasz MC to przede wszystkim świetny motywator. On umie dotrzeć do swoich zawodników. W ostatnim czasie przede wszystkim do swojego ziomka z Nigerii, Arokodare. Oczywiście prezes Greg Łani to szczęśliwy, że Olisadebe otrzymał tą nagrodę, a my wszyscy kibice też się cieszymy, wiadomka. No dobra, wystarczy już tych nagród i wyróżnień, bo czeka nas robota. Gramy na wyjeździe naszym rywalem Krakowia. W przedsezonowych prognozach bukmacherskich pasy były typowane, jeśli nie na czołówkę tabeli, to na pewno na górną połowę. A tymczasem Krakowia gra koszmarnie słabo. W tym momencie są na przedostatnim miejscu w tabeli. No i rozpaczliwie bronią się przed spadkiem, ale w meczu z nami są jednak faworytami. Gwiazdą Krakowia jest młody 22-letni prawoskrzydłowy Jakub Myszor, który zdążył już zadebiutować w reprezentacji Polski. Co więcej, w tym debiucie nawet strzelić gola. No i rzeczywiście takiego zawodnika widzielibyśmy w naszym składzie. Tymczasem tą 13. kolejkę Legia rozpoczęła od skromnego zwycięstwa na własnym stadionie z Lechem Poznań. Tym samym legioniści znaleźli się tuż za naszymi plecami. No dobra, czas na taktykę i skład personalny na mecz z Krakowią. W bramce oczywiście Bielecki, dalej w obronie od lewej. Steven Arak, Krzyżak, Gruszkowski. Na środku pomocy Żurawski, Letniowski. Na lewym skrzydle Markwiński, na prawym Muński. Na fałszywym napastniku Krolis, a przed nim odgrywający Arokodare. No już jesteśmy w szatni domowego obiektu drużyny pasów, a więc na stadionie imienia Józefa Piłsudskiego. No to grajmy. No to spójrzmy na ustawienie pasów. To klasyczne 4-4-2 na skrzydłach Lejwa i Myszor, a duet napastników utworzą Kalman i Cawrić. No to jeszcze nasza formacja, która przecież jest doskonale znana i lubiana. Czekam jeszcze, aż realizator pokaże nam tabelę Ekstraklasy, a w tej, jak wiemy, Krakowia jest bardzo nisko, na 17 miejscu. Kalman z piłką centralnej strefy boiska wycofuje Mrozik. Dalekie zagranie na dobieg do Kalmana. Ten jest w naszym polu karnym. Niebezpiecznie strzał, ale zablokowany Bielecki spokojnie. Rzut rożny dla Krakowi. Lejwa będzie wykonywał ten stały fragment gry. Dośrodkowanie. Tam piłka rykoszetuje. No i niestety znalazła się w naszej bramce. No koszmar. Autorem gola Rakoczy. Ale pytanie, czy tam przypadkiem nie był spalony. No może jeszcze sędzia nas uratuje. No zaraz mamy weryfikację na warze. No i niestety. Rzut wolny dla naszego zespołu. Letniowski. Wrzutka w pole karne. Tam Arokodare strzela, ale piłka ląduje na poprzeczce, wybijają. Rzut wolny dla Krakowi i ponownie Lejwa, wrzutka w nasze pole karne, ale spokojnie, przytomnie wybijamy. Niestety do piłki pierwszy dopada Cawlić, przyspieszył, jest w naszym polu karnym, spod linii końcowej, ale trafia w boczną siatkę. No i to jest koniec pierwszej połowy, no niestety nie wygląda to wszystko dobrze. Przegrywamy 0-1, co gorsza, nasza gra jest słaba. Nie oddaliśmy ani jednego celnego strzału w światło bramki. W drugiej odsłonie tego meczu musi się coś zmienić. Dlatego jeszcze w przerwie robimy rewolucję, przechodzimy na formację 4-2-4, z boiska ściągamy słabego Muńskiego, w jego miejsce na prawym skrzydle melduje się Florek. To już 57 minuta, no obraz gry dalej nie uległ zmianie. Ściągamy słabego Krolisa, w jego miejsce Kuczko, który wędruje na prawe skrzydło, Florek na atak. Bramkarz Karkowi rozpoczyna grę, dalekie wybicie na naszą połowę, piłka w powietrzu, Steven walczy, no ale niestety do futbolki pierwszy dopada Myszor, błyskawiczny atak, dośrodkowanie, Kalman strzela obok. Krzyżak przy piłce, no i rozpoczynamy konstruowanie naszej akcji ofensywnej. Letniowski, podanie prostopadłe, no ale niecelne, no fatalnie, tracimy futbolówkę. Dalekie zagranie, ale odzyskujemy, ładnie, Kuczko, Letniowski, no ma jeszcze jedną szansę. Teraz diagonalne podanie w pole karne, jest tutaj Arokodare. Zwolnił całą akcję, płaskie podanie, Markwiński wypracował sobie tu ładną pozycję, pięknie huknął, strzelił mocno pod poprzeczkę. No bramkarz Krakowi tutaj nie miał absolutnie nic do powiedzenia. 63. minuta, 1-1. Gospodarze wyprowadzają piłkę z własnej
połowy, Hebo do przodu, gąska, zagranie do Cawricia, ale ten się pomylił, dobrze, Steven jest na miejscu i Bielecki już dalekie wybicie, ale trzeba tu powalczyć, no niestety, tracimy tą futbolówkę zupełnie za darmo, już piłka wraca jak bumerang, Cawric, no niebezpiecznie strzela, no i niestety, Bielecki kompletnie zaskoczony, 88 minuta, tracimy bramkę, no to jest po prostu koszmar, co prawda jest jeszcze sytuacja na warze, no sprawdźmy, a jednak nieuznany. To już doliczony czas gry, jeszcze ściągamy z boiska grającego z kontuzją Marokodare w jego miejsce Czerni, z którego cofamy do trójki środkowych pomocników. No i to jest koniec tego spotkania, no szczerze mówiąc trochę odetchnęliśmy z ulgą, bo prawda jest taka, że byliśmy zespołem o klasę albo i dwie klasy słabszym, statystyki to najlepiej potwierdzają, no Krakowia zasługiwała na zwycięstwo, ale dzisiejszego dnia mieliśmy po prostu kupę szczęścia. Ale wiadomo, Krakowia jest zdeterminowana, walczy przecież o swoje przetrwanie, o wydostanie się ze strefy spadkowej, dlatego z tego jednego punktu jesteśmy w sumie zadowoleni. No umówmy się, wyrównany pojedynek to na pewno nie był, ale nieważne, lecimy dalej. A dalej czeka nas domowy pojedynek z Zagłębiem Lubin, który w tabeli jest tuż za naszymi plecami na miejscu 9, pomimo że do tego spotkania przystępujemy w roli gospodarza, no to niestety nie jesteśmy tutaj faworytami. Gwiazdą Miedziowych jest młody 22-letni bramkarz Kacper Bieszczad, no i rzeczywiście ten były reprezentant młodzieżówki do lat 21 wygląda naprawdę dobrze. Tą 14. kolejkę Legia Warszawa rozpoczyna zwycięstwem z Górnikiem Zabrzu, no i tym samym przeskakuje nas w tabeli. W wyjściowej 11 w stosunku do tego meczu z Krakowią mamy dwie zmiany. Na środku obrony Araka zastąpi Kardas, natomiast na środku pomocy Letniowskiego Knap. No to do boju. Takiego rozstrzygnięcia chyba nie do końca się spodziewaliśmy, a jednak wygrywamy z Zagłębiem Lubin u siebie 2-0 po dwóch minutach, które wstrząsnęły Miedziowymi. 56. Arokodare po podaniu Stevena i 57. Marchwiński po podaniu Arokodare. Ale byliśmy zespołem lepszym, wystarczy spojrzeć na współczynnik XG, nam to zwycięstwo się po prostu należało. A dzięki tym trzem punktom, uwaga, uwaga, chwilowo awansowaliśmy aż na 5. miejsce. Oczywiście mówię chwilowo, bo czekamy jeszcze w tej kolejce na Śląsk i Jagiellonię. Przewaga znajduje przełożenie na wynik. No tak, tak właśnie było. Co ciekawe, zawodnikiem meczu z Zagłębiem Lublin nie został żaden z autorów goli, a Godfrey Steven, który przy trafieniu Arokodare zaliczył asystę. Obaj Nigeryjczycy świetnie wkomponowali się w nasz zespół, podobnie jak Arokodare, tak i Steven wykręcał ładne liczby. Gol, 3 asysty, średnia nota 7-11. Brawo. No jak na razie ładnie to wszystko wygląda. Tym zwycięstwem z Zagłębiem Lublin przedłużyliśmy naszą passę bez porażki do 5 spotkań. No i mamy komplet wyników tej 14. kolejki. Co prawda jeszcze Lech i Lechia nie grały, ale te zespoły nas nie interesują. My ostatecznie plasujemy się na miejscu 6. 15. kolejkę Legia rozpoczyna od zwycięstwa na własnym stadionie spod Beskidziem. Po tym słabym początku sezonu powoli pnie się w górę, jest już na miejscu 5. My natomiast gramy na wyjeździe z Rakowem Częstochowa i szczerze mówiąc trudno liczyć w tym spotkaniu na jakiekolwiek punkty. Raków w tym sezonie jest w fenomenalnej formie. To jedyny zespół w Ekstraklasie, który wciąż jest bez porażki. Zapowiada się zatem niezwykle ciężki mecz. Oczywiście niekwestionowaną gwiazdą i kapitanem zespołu z Częstochowy jest doświadczony 30-letni ofensywny pomocnik Iwi Lopez. Jak do tej pory w Ekstraklasie 5 goli, 5 asyst, średnia nota 7,39. No może być niezwykle ciężko zatrzymać Hiszpana. W stosunku do wyjściowej jedenastki z meczu z Zagłębiem Lubin tylko jedna wymuszona korekta. Nie możemy bowiem skorzystać z wypożyczonego z Rakowa Częstochowa środkowego obrońcy Oskara Krzyżaka. Dlatego na środku defensywy tym razem zagra Kardas i Jarak. Co ciekawe, menedżerem Rakowa wciąż Marek Paprzym. Najwidoczniej jest mu dobrze w Częstochowie. No nic, grejmy. 28 listopada, godzina 18. Raków w ustawieniu 3-5-2 na wahadłach. Jaroszyński, Tudor na ataku, Parzyszek i Rosołek. No i jeszcze nasze ustawienie, ale to wszyscy doskonale znamy, tak więc już czekamy. Czekamy, aż realizator zaprezentuje nam tabelę Ekstraklasy, a w tej, jak doskonale wiemy, nasi rywale wysoko, w tym momencie na drugim miejscu ze stratą jednego punktu do lidera Pogoni Szczecin. Arak wznawia grę wyrzutem piłki z autu, Knap, ponownie Arak, miękka wrzutka przed pole karne. Co tu się dzieje? Coś niesamowitego. Piłkę sprzed bramki ekspeduje jeden z zawodników gospodarzy, ale wciąż utrzymujemy się przy futbolce. Muński, ładny strzał, ale za lekko. Rzut drożny dla naszego zespołu, Knap, dośrodkowanie na długi słupek, niestety gospodarze wybijają, ale pierwszy do piłki dopada Arak. Muński przed polem karnym strzela, przepiękne uderzenie, no fenomenalne, no stadiony świata. Piłka ląduje gdzieś tam przy spojeniu, co prawda bramkarz Rakowa skoczył, ale nie sięgnął tego i nie miał prawa. 36. minuta, wychodzimy na prowadzenie 1-0. No i to jest koniec pierwszej
pierwszej połowie, no jak na razie jesteśmy świadkami sensacyjnego wyniku. Prowadzimy z Rakowem w Częstochowie. Co więcej, jesteśmy zespołem zdecydowanie lepszym. Gospodarze są słabi, apatyczni, kompletnie nie istnieją. Zresztą statystyki najlepiej to potwierdzają. No oby i druga odsłona tego spotkania w ten właśnie sposób wyglądała. To już 59. minuta. Robimy zmianę. Ściągamy z boiska słabego Marfińskiego. W jego miejsce na lewym skrzydle melduje się Kuczko. Rzut wolny dla naszego zespołu z piłki stojącej rozpoczyna Arak Knap. Ale tutaj atakowany, tracimy futbolówkę, no w głupi sposób, no robi się niebezpiecznie. Iwi Lopez wpada w plakanę, strzela, ale tam był przyblokowany Bielecki, spokojnie. Tudor wznawia grę wyrzutem piłki z autu Iwi Lopez, ale to już jest 87. minuta, żeby jeszcze trochę wytrzymać napór gospodarza, ale robi się niebezpiecznie. Tudor, płaskie dośrodkowanie, no niestety, co za dramat. Benedyczak z najbliższej odległości pakuje nam piłkę do bramki, a więc niestety nie udało się dowieść tego skromnego prowadzenia do końca. Teraz trzeba bronić tego remisu. To już doliczony czas gry, jeszcze korekta w naszym zespole. Florek zastąpi Krolica. No i to jest koniec tego meczu. To już nie po raz pierwszy, kiedy targają nami skrajne uczucia. No z jednej strony teoretycznie powinniśmy się cieszyć. Przecież taki remis 1-1 przed tym spotkaniem zapewne bralibyśmy w ciemno. Ale z drugiej, no byliśmy tak blisko pokonania Rakowa, na dodatek na ich terenie. Niestety zabrakło kilku minut, no i trochę szczęścia. Ale reasumując, takie, a nie inne rozstrzygnięcie jest chyba jednak sprawiedliwe. Statystyki by to potwierdzały. No niestety, trudno. Zamiast sensacyjnych 3 punktów mamy jedno oczko, natomiast Raków dzięki temu remisowi wdrapuje się na fotel lidera. I pomyśleć, gdybyśmy jeszcze wytrzymali tych kilka minut i dowieźli to skromne prowadzenie do końca, Raków poniósłby pierwszą porażkę w tym sezonie dopiero w 15. kolejce. No ale to tylko takie gdybanie. Realia są natomiast takie, że przedłużamy naszą passę meczów bez porażki do 6 spotkań. 16. kolejka i Legia rozpoczyna od wyjazdowego zwycięstwa ze Śląskiem. No i proszę, to co nam się nie udało, udało się innemu Beniaminkowi. Raków ponosi pierwszą porażkę w tym sezonie, przegrywa na wyjeździe z Arką. Nas natomiast czeka domowe starcie z Koroną Kielce. Wiadomo, Korona to jeden ze słabszych zespołów Ekstraklasy. W tym momencie jest na 15. miejscu, no i broni się przed spadkiem. Dlatego, co zrozumiałe, to my jesteśmy tutaj faworytami. Trzeba obowiązkowo szukać zwycięstwa. Gwiazdą Korony jest Ronaldo, co prawda ten jest z Rumunii, ale imię zobowiązuje. No i rzeczywiście ten ofensywny pomocnik wygląda naprawdę dobrze, może być groźny. Do wyjściowej jedenastki na środek obrony powraca wypożyczony z Rakowa Częstochowa Krzyżak. Co cieszy, to współpraca, jaka zawiązała się na prawym skrzydle pomiędzy Gruszkowskim a Muińskim. Ładnie. Ależ to był lekki, łatwy i przyjemny mecz, no po prostu spacerek. Nasi chłopcy strzelali dzisiaj jak na treningu. Co prawda wynik tego spotkania otwarł jeszcze z rzutu karnego Steven, ale późniejsze gole padał już z gry. Strzelcami kolejno Muński, Arokodare po raz drugi i Krolis. Ostatecznie wygrywamy, a właściwie miażdżymy Koronę Kielce aż 5-0. Nie byłoby wielką przesadą stwierdzić, że mogliśmy to wygrać jeszcze wyżej. Oddaliśmy 23 strzały, 10 celnych w światło. To była prawdziwa masakra. Miał być komplet punktów? No i jest. A więc zadanie wykonane, a my przesuwamy się w tabeli na miejsce 5 do 4 Piasta Gliwice. W tym momencie tracimy już tylko 2 oczka, naprawdę nieźle. A zawodnikiem tego spotkania z Koroną oczywiście autor 2 goli, oceny końcowej 9-0, a więc Toluvalase Arokodare. Jak na razie jest w fenomenalnej formie, w 15 meczach ma już 10 trafień, średnią ocenę 7,33, brawo. Oczywiście tym zwycięstwem z Koroną śrubujemy nasz rekord meczów bez porażki z rzędu, teraz widnieje już tu liczba 7. A no tak, Arokodare został obsypany złotem, no przecież w kontrakcie miał zapis, że po zdobyciu 10 goli otrzyma 52 tysiące złotych. No i otrzymał. My, jak wiadomo, odpadliśmy z Pucharu Polski w poprzedniej rundzie, a teraz z tymi rozgrywkami żegna się również m.in. Raków Częstochowa, który przegrał na wyjeździe z Lechem Poznań, i Legia Warszawa, która uległa na własnym stadionie Jagiellonii Białystok dopiero po karnych. Mamy już oficjalną zapowiedź naszego kolejnego ligowego spotkania. Tym razem wybieramy się do Gdańska na starcie z tamtejszą Lechią. Lechia w przedsezonowych prognozach bukmacherskich była typowana na środek tabeli. Tymczasem grają słabo, w tym momencie są dopiero na 14. miejscu. Mimo wszystko w meczu z nami są uznawani za faworytów. Gwiazdą Lechii Gdańsk jest doświadczony 31-letni napastnik Łukasz Zwoliński, ale jego parametry delikatnie mówiąc nie rzucają na kolana. Zresztą statystyki również. Jak do tej pory w tym sezonie w Ekstraklasie
Ekstraklasie strzelił zaledwie 6 goli. Tymczasem Legia kompletuje kolejne zwycięstwo, tym razem skromne na własnym stadionie z Piastem Gliwice, no i po tym bardzo słabym początku sezonu są już na miejscu czwartym. No ale teraz gramy my. W stosunku do wyjściowej jedenastki z meczu z Koroną Kielce mamy tylko jedną, niestety wymuszoną zmianę. Na prawym skrzydle zawieszonego za kartki Muńskiego zastąpi młody Florek. To jeden z naszych bardziej rozczarowujących wyników w ostatnim czasie. Pomimo naszej wyraźnej przewagi oddaliśmy aż 14 strzałów, co prawda tylko 5 celnych w światło bramki, ale przy wysokim współczynniku XG wynoszącym aż 1,74, który najlepiej obrazuje, że tutaj powinniśmy zdobyć gola, ten mecz zaledwie bezbramkowo remisujemy, niestety. No szkoda, wielka szkoda, bo przecież po porażce Piasta z Legią, no i naszym ewentualnym tutaj zwycięstwie z Lechią, to my, a nie legioniści, bylibyśmy teraz na miejscu czwartym. No właśnie, Lechia Gdańsk ratuje remis. No nic dodać, nic ująć, tyle w temacie. No i tego właśnie się obawialiśmy. Nie dość, że w tym meczu z Lechią padł pechowy remis, no to dodatkowo straciliśmy naszą największą gwiazdę. W 40 minucie tego spotkania Boisko musiał opuścić Arokodare. Jak się okazuje, to naciągnięcie mięśni łydki niezdolny do gry aż do 6 tygodni. No i co my teraz zrobimy? No to jest prawdziwy dramat. No bez naszej głównej armaty to ten zespół straci jakieś 50% siły rażenia, no nie mniej, nie więcej. No nic, trzeba będzie sobie jakoś radzić. No to pięknie, jeszcze ten do kompletu, również podczas meczu z Lechią, przy próbie odbioru piłki, no ale kto mu kazał odbierać piłkę, przecież on ma podawać, asystować, a nie odbierać. No nic, Filip Marchwiński, uraz stopy, niezdolny do gry, 2 do 5 tygodni, spore widełki, może będzie krócej. Bo Filip nie jest może naszą jakąś wielką gwiazdą, na dodatek dość przeciętnie gra, średnia ocena zaledwie 6,78, ale z drugiej strony 4 gole i 2 asysty ma, no trochę będzie go nam brakować. A tymczasem wielkimi krokami zbliża się absolutny szlagier Ekstraklasy, już wiadomo, o jaki mecz może chodzić. Oczywiście o wielkie derby Warszawy. Tym razem gramy na Legii, a mecz obejrzy komplet 31 tysięcy kibiców. No ale to zrozumiałe, w stolicy będziemy mieli wielkie piłkarskie święto. Legia Warszawa po słabym początku sezonu teraz jest już w gazie, no i regularnie punktuje. W tym momencie ma na swoim koncie serię 5 zwycięstw z rzędu. Dlatego co zrozumiałe, w meczu z nami są absolutnym faworytem, ale wiadomo, to są derby, a te lubią rządzić się swoimi prawami. W pierwszym meczu na naszym stadionie padł, jak pamiętamy, pechowy remis. Wtedy mogliśmy wygrać, ale się nie udało. Zresztą przypomnijmy sobie tamte wydarzenia. Przecież mieliśmy tutaj prowadzenie 1-0. Ostatni kwadrans tego meczu graliśmy z przewagą zawodnika, a jednak nie udało się dowieść do końcowego gwizdka sędziego tej jednobramkowej zaliczki. No szkoda, dramat. Jest wielkie rozgoryczenie. Tak to właśnie wtedy wyglądało, no a jak będzie teraz, no cóż, wkrótce się przekonamy, obyśmy mieli tylko trochę więcej szczęścia, a przynajmniej mniej pecha. Menedżerem wojskowych wciąż Kosta Runiajić, kapitanem Josue, wicekapitanem Bartoszka Pustka. Największą gwiazdą Legii środkowy obrońca Brazylijczyk João Marcelo, no i rzeczywiście to gwiazda nie tylko legionistów, ale i całej Ekstraklasy. Na Rzemsie oczywiście podekscytowany przed pojedynkiem rywali, no ale to zrozumiałe, no przecież on sam grał w tych meczach, no i doskonale wie, o co tu chodzi. A na przedmeczowej konferencji prasowej Kosta Runiajić z dużym szacunkiem odniósł się do naszego MC-ego, przyznając, że Polonia jest najlepszym przykładem na to, że można zbudować mocny zespół, nie wydając fury pieniędzy. No taka prawda. Niestety przed tym meczem no nie ma pozytywnych wibracji, to zarówno wśród kibiców, jak i w zarządzie. Wszyscy zgodnie przewidują naszą porażkę. Ale najgorsze jest to, że w tak ważnym meczu będziemy sobie musieli radzić bez naszej największej gwiazdy, naszego głównego snajpera Arokodare. Dodatkowym osłabieniem jest również absencja kontuzjowanego Marchwińskiego, no ale co zrobimy, musimy sobie jakoś poradzić. Przed tak ważnym spotkaniem wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, tak więc jak będzie wyglądać nasza wyjściowa jedenastka? W bramce oczywiście Bielecki, dalej w obronie od lewej, Steven Kardas, Krzyżagarak, na środku pomocy Żurawski i Knap, na lewym skrzydle Muński, na prawym Florek, wysunięty rozgrywający Letniowski, a przed nim na szpicy Krolis. No oby chłopcy sobie poradzili. To już 90. minuta spotkania. Chladun rozpoczyna grę spod własnej bramki. Dalekie wybicie na naszą połowę, ale walczymy o piłkę. Tak jest, spokojnie. Gruszkowski przy futbolce. Już posyła dalekie diagonalne zagranie do Kuczko. Niestety ten nie przejmuje piłki, ale jest Knap. Ładne zagranie. Kuczko w tempo. Jest z lewej strony pola karnego. Zwolnił, zatrzymał się, wycofał. Steven dynamicznie przyspieszył. Będzie dośrodkowanie. Niestety zablokowany Żurawski. Jeszcze wrzutka miękka w pole karne, ale legioniści wybijają. Strzałek. Już
Legia wychodzi z kontrą. Knap tam ofiarnie, ale niestety nie przejmujemy piłki. Josue, jeszcze Gruszkowski wślizga, ale tylko wybijamy na chwilkę. Strzałek wpada w plakany. Josue niebezpiecznie strzela pod poprzeczkę. Ostry kąt, niestety Bielecki bezradny. 91 minuta, tracimy bramkę. Co za koszmar, co za dramat. No i po wszystkim, bo to jest koniec tego spotkania. Ostatecznie w dramatycznych okolicznościach, po golu straconym w doliczonym czasie gry, w 91 minucie przegrywamy z Legią. Co za pech, ale prawda jest też taka, że nie zasłużyliśmy tutaj na nic więcej. Byliśmy zespołem słabym, ograniczaliśmy się właściwie tylko do przeszkadzania. Oczywiście dzielnie się broniliśmy, ale jak się okazuje, to nie wystarczyło. Dla układu tabeli ta porażka jest bolesna. Legia umacnia się na miejscu czwartym, a my pozostajemy na siódmym. Krótko mówiąc, w naszym pierwszym meczu z Legią jeszcze na naszym stadionie legioniści zdobyli bramkę na 1-1 w 90 minucie. Teraz na 1-0 w 91. Co za pech. No właśnie, jakby tego jeszcze było mało w tej katastrofie na Legii, kontuzji uległ nasz środkowy obrońca Oskar Krzyżak. Skręcenie stawu skokowego wypada nam z gry aż do 6 tygodni. No koszmar. A nasza seria meczów bez porażki zakończyła się na liczbie 8. Ale nasz MC nie zamierza się załamywać po tej prestiżowej porażce. Na pomeczowej konferencji prasowej przyznał, że ta wtopa z Legią może tylko umotywować jeszcze zawodników, bo to w końcu twardzi ludzie. No właśnie, kontuzja Krzyżaka osłabia zespół. No Amerykę odkryli. No przecież Oskar jest naszym podstawowym piłkarzem. Ładnie wkomponował się w zespół, no i naprawdę dobrze gra. Średnia 7,13. No niewątpliwie będzie go brakować. A tymczasem nasz koordynator pionu juniorskiego Sławomir Wojciechowski przedstawia nam wstępną ocenę jakości tegorocznych kandydatów na juniorów. No z tego co widzimy, będzie bramkarz, jakiś środkowy pomocnik. No i to by było na tyle. Raczej słabo. No i fajnie, znowu kontuzja, tyle tylko, że tym razem to rezerwowy 21-letni Marcin Czernis, uraz rzepki, niezdolny do gry aż do 5 tygodni. Oczywiście brak Marcina przez ten miesiąc nie będzie jakąś wielką stratą, tym bardziej, że przed nami ostatni mecz rundy jesiennej, a później zapadamy w sen zimowy aż do lutego. A naszym ostatnim meczem w Ekstraklasie w rundzie jesiennej będzie nasz domowy pojedynek z Wisłą Płock. To rywal dość przeciętny, dlatego w oczach ekspertów jesteśmy uznawani za faworytów. No dobrze byłoby zakończyć ten 2024 rok zwycięstwem. A gwiazdą Wisły Płock jest etatowy kadrowicz młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 21, Fryderyk Gerbowski. No dość ciekawy środkowy bądź prawy pomocnik. A na początek tej 19 kolejki Legia potknęła się w Gdyni, bezbramkowo remisując z tamtejszą Arką. No to jeszcze tylko szybko skład personalny, no i do boju. W stosunku do wyjściowej jedenastki z meczu z Legią na środku obrony kontuzjowanego Krzyżaka zastąpi Arak, natomiast na prawej flance defensywy wystąpi Gruszkowski. Wygrywamy zgodnie z planem, choć pomimo naszej olbrzymiej przewagi, to zwycięstwo jest skromne, zaledwie 2-1. Oba gole dla naszego zespołu strzelił Raymond Skrolis. Gdy wydawało się, że mamy pewne dwubramkowe prowadzenie, w 64 minucie goście strzelili bramkę kontaktową. W samej końcówce Wisła Płock napędziła nam trochę strachu, ale ostatecznie wszystko dobrze się skończyło. No i 3 punkty lądują na naszym koncie. Dzięki którym przerwę zimową spędzimy na miejscu 6. A no właśnie, nie możemy zapominać o jeszcze jednej bardzo ważnej sprawie. Nasi chłopcy tym zwycięstwem z Wisłą Płock godnie uczcili urodziny swojego menedżera. Tak, tak, nasz MC kończy właśnie 46 lat, a wciąż wygląda młodo. Ale moment, naszym menedżerem przejawia zainteresowanie Galatasaray Spor Kulübü. No co już wiadomo, Galata to potęga tureckiego futbolu, ale co ciekawe, zarówno baza treningowa, jak i obiekty młodzieżowe w tym klubie są zaledwie zadowalające. To dziwne. Galatasaray w tureckiej ekstraklasie jest dopiero na odległym 8 miejscu, ale co ciekawe, do lidera Fenerbahce traci zaledwie 2 punkty. To jest kwestia raptem jednej, może dwóch kolejek i po temacie. No powiedzieć, że mamy tutaj płaską tabelę, no to jak nic nie powiedzieć. Ale to tak tylko z czystej ciekawości, w końcu żadna oferta z Galatasaray do naszego menedżera jeszcze nie napłynęła, tak więc powracamy ze Stambułu do Warszawy. Po tym zwycięstwie z Wisłą Płock tak zajęliśmy się urodzinami naszego menedżera, że kompletnie zapomnieliśmy o zawodniku, który nam tą wygraną zagwarantował. Raymond Skrolis, 2 gole, ocena końcowa 8,30. Pod nieobecność kontuzjowanego Aro Kodare to właśnie na Łotyszu spoczywał ciężar zdobywania bramek. No i z tego obowiązku Krolis z grubsza się wywiązywał, no przynajmniej w tym meczu z Wisłą Płock. A tą 19 kolejkę kończy zwycięstwo Lecha nad Lechią, dzięki czemu kolejosz tą przerwę zimową spędzi na fotelu lidera. Na przełomie listopada i grudnia rozgrywamy w Ekstraklasie 7 spotkań. Nasz bilans to 3 zwycięstwa, 3 remisy, no i ta wtopa. Bo
Bolesna i Pechowa z Legią. Na półmetku po rundzie jesiennej z dorobkiem 30 punktów plasujemy się na miejscu szóstym do czwartej Legii Warszawa. Tracimy właśnie te głupio i pechowo stracone 3 punkty. No niestety. Co ciekawe, w klasyfikacji strzelców lideruje z nieprawdopodobną ilością 21 goli Maciej Rosołek z Rakowa Częstochowa. Trudno właściwie powiedzieć, jak naprawdę ten chłopak wygląda, bo praktycznie wszystkie parametry ma w widełkach, ale jedno jest pewne, statystyki wykręca nieziemskie. No w 19 meczach 21 goli? No bez komentarza. Raków kupił go na początku tego sezonu z Legii Warszawa za 3 600 tysięcy. Wygląda więc na to, że częstochowianie zrobili złoty interes. To wszystko w tym odcinku, już serdecznie zapraszam Was na kolejny, w którym to oczywiście czeka nas zimowe okienko transferowe, a także start rundy wiosennej w Ekstraklasie. Będzie się działo. Na koniec gorąco zachęcam do subskrypcji kanału tych wszystkich jeszcze niezdecydowanych, pozostawienia łapy w górę i komentarza. Pozdro, dozo, hej!